Cześć, witajcie w nowym odcinku PS3 Site TV. Dzisiaj na tapecie mamy Resident Evil Revelation HD, czyli port gry z Nintendo 3DS, który Capcom postanowił właśnie przerobić na konsole stacjonarne. Trochę poprawić, oczywiście podciągnąć jakość tekstur i ogólnie dopasować do konsol stacjonarnych. Should we look for this Rachel woman? O, nie da się tego rozwalić. Okej, w grze kierujemy głównie Jill Valentine, czyli bohaterką, którą możecie znać z Resident Evil. Przede wszystkim 3. Zegarasz pod sufit. Jeśli ktoś zastanawia się, bo spotkałem się z takimi pytaniami, czy Resident Evil Revelation HD jest bliżej do starszych odsłon czy do nowszych, to śpieszę z wyjaśnieniami, że Revelations po prostu jest najbliżej starszych części, gdzie dominują zagadki, oczywiście takie proste zagadki, nieskomplikowane i dosyć obszerny backtracking, nie działa winda, nie ma zasilania i mniej strzelania, jak chociażby jest w Resident Evil 5 czy w szóstej odsłonie. Oczywiście są rozdziały, w których towarzyszą nam inni bohaterowie i też wcielamy się w innych bohaterów. Przede wszystkim są etapy, gdzie gramy Chrisem i jego partnerką. Są także etapy, gdzie gramy innymi bohaterami, ale przede wszystkim całość skupia się na Jill i na statku SS Queen Zenobia, gdzie grupa terrorystyczna Veltro postanowiła się zemścić i odpalić kolejny, że tak powiem, atak terrorystyczny. Co tu jest? Co tu mamy? Wow. Ogólnie nie mamy tu zombie jak w starszych odsłonach, ale syf. Czekaj, czy tu można zejść? Nie wejdzie tu. No okej. Okay. Tu mamy jakiś basen. Nie mamy tutaj klasycznych zombie. Tylko jakby takie kreatury stworzone z jakby takiej cieczy, jeśli tak można określić. Zablokowane, czyli tutaj też nie przejdziemy. Prawdopodobnie wrócimy tu później. To co używam teraz, używałem wcześniej, to jest skaner Genesis, który ma dosyć szerokie zastosowanie w grze, gdyż nie możemy skanować przeciwników. Za każdego zeskanowanego przeciwnika dostajemy jakiś tam procent i po uzbieraniu 100% dostajemy jakby kapsułkę z zielonym ziołem, które oczywiście nas leczy i które jest używane automatycznie poprzez wciśnięcie trójkąta w trakcie gry. Dla postronnego obserwatora Revelations może wydawać się dosyć nudnym tytułem, bo w porównaniu chociażby do szóstej części akcji tutaj nie mamy za dużo. Co jakiś czas spotkamy jednego, dwóch, czasami powiedzmy w szczytowym momencie pięciu przeciwników, chyba że walczymy z bossem jakimś, to ich mamy bardzo dużo. Ale więcej tutaj eksplorujemy, szukamy i rozwiązujemy, tak jak mówiłem wcześniej, takich prostych zagadek. Ale okej, musimy udać się gdzie? Tam jest jakaś winda, więc musimy iść tam. Winda albo jakieś przejście. Przywrócić zasilanie na statku. Czyli schodzimy niżej. Jeśli miałbym... O, dobra, tu jest przejście. Jeśli miałbym powiedzieć, co najbardziej przeszkadza w tej produkcji, to przenośny rodowód. Mamy tutaj bardzo dużo takich dosyć długich ekranów z loadingiem, podziału na takie mniejsze segmenty, czyli coś, co sprawdzało się na konsoli przenośnej, tutaj niektórych może zirytować. Oczywiście, jeśli ktoś nie gra na dłuższe posiedzenia, tylko godzinę dziennie lub coś w ten deseń, to mu to nie będzie przeszkadzać, bo sobie zaliczy rozdział, który jest podzielony na podrozdziały i będzie ok, ale jeśli ktoś
jedzie na dłuższe posiedzenie, to może go tutaj to denerwować. Uj, ale ciemno. Scary. Tu mamy ryby, tam coś jest. Coś jest. Okej, ciemno jest w tym kasynie. Brak zasilania. To jest moneta. Ale na razie jej nie wyjmiemy. Jest roślinka. Jeśli ktoś nie ma mocnych nerwów, no to w tej części akurat będzie mu znacznie ciężej niż w innych. Bo na przykład tutaj, jak widzicie, jest ciemno. Jak w tyłku murzyna. Oczywiście nie ma czym nic wspólnego z rasizmem. Mogę użyć? No to użyj. Okej. Włączyliśmy zasilanie. Kasyno działa. Ale podejrzewam, że ryby zaraz zmutują. Bo przynajmniej tak było w jednym materiale promocyjnym z gry. Ten nasz towarzysz to ogólnie jest mistrz. Ich mało. Walizka z amunicją do pistoletu. Jego komentarze są, że tak powiem, bardzo odkrywcze i... jakby to powiedzieć... suche. Cisnąć guzik. A, zarażone ryby. Strzelaj do nich. Dobra. Strzelaj do nich. A, i to jest bajer, na co wielu... Gdzie jest ta ryba? Tu jest. No gdzie ona jest? O, tu. Tutaj można chodzić i strzelać jednocześnie. Dobra, wszystkie ryby chyba pozabijane. Jest żeton. Gdzie trzeba użyć żetonu? Można w którejś z tych maszyn, czy nie można? Może tutaj. Ciekawe, czy można tutaj coś wygrać. Do 3 razy sztuka. Nie, inny wynik tutaj nie padnie, to nie ma się nawet co bawić. Zamknięte. Jest dziennik, raport pracownika kasyna. Monety dziewczyny. 107 gramów. Tylko skąd ja mam wiedzieć, ile to jest 107 gramów? Może tutaj coś się uda wygrać. Okej, wygraliśmy. Dobra, mamy żetony, więc prawdopodobnie możemy wyjść dzięki nim. Zaraz sprawdzimy. Tylko skąd ja mam wiedzieć, ile jest ile? To 7 musi być. Jak widzicie, no mamy takie proste zagadki logiczne. 109, 108, 110. O, 107. I drzwi otwarte. A w pokoju do VIP-ów znajdziemy co? Jakaś notka. Co mówi notka? Notka... No bo zgrana notka mówi nam... Och, te stwory. Tu mamy monitoring kasyna.
mamy jakieś przejście. O! Mamy przedmiot. Części. Jeszcze jest tu coś. Jeszcze warto wspomnieć, że Genesis A widzi przez ściany, B pomaga nam wyszukiwać jakby odcisków dłoni, które tutaj funkcjonują jako takie sekrety. Dobra, schodzimy. Myślałem, że to jakiś stwór. Lubię to w tych grach, że można zeskoczyć z 30 metrów i nam się nic nie stanie. Więc skaczemy jeszcze raz. I nam nic nie jest. Oj, śmigło. Można to rozwalić? Nie, nie można. Ale możemy tutaj wejść. No to idziemy. Ciekawe, co mnie tutaj zaatakuje. Dajesz Jill. Tutaj i tak nie ma przejścia. Żadnych odcisków dłoni też nie ma. A tutaj jest co? Here's the lift. Hope it still works. No ja się obawiam, że nie. To by było za łatwe w tych grach. A, jeszcze warto wspomnieć, zanim pojawi się recenzja w przyszłym tygodniu na początku, że czasami mocno irytuje ten nasz towarzysz. Lubi się zacinać w drzwiach, czasami jeśli wejdziemy gdzieś i on będzie chciał zaraz za nami wejść, a te drzwi się zamkną, to on jakby będzie stał przed nimi, ale będzie chodził w miejscu. Brakuje klucza. No shit, Sherlock. Wiedziałem, że to nie będzie łatwe. Znajdź klucz do windy. Dobra, części. Ciekawe, czym będziemy się tutaj mierzyć, skoro mamy takie wielkie przestrzenie. Trochę mi się to kojarzy z Parasite Eve 2, gdzie w pewnym momencie, pod koniec drugiej płyty, gdzieś tak musieliśmy walczyć z takim wielkim śmieciowym stworem. Zamek mechaniczny, ale my mamy śrubokręt. I on posłuży nam do otworzenia tego. Przynajmniej dobrze dali animację odkręcenia wszystkich czterech niewidzialnych śrubek. I musimy zrobić co? Musimy poprzeciągać w odpowiednie miejsca. Nie. Nie tak. Tak, tylko to nie płynie tutaj, więc gdzie? Też nie. O, dobra, drzwi otwarte. I tutaj mamy gigantyczną windę towarową. I by więcej wam nie zdradzać, będę kończył ten odcinek PS300 TV. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza to, że nie ma tu za dużo akcji, ale właśnie tak przez lwią część czasu wygląda Resident Evil Revelations, czyli mało strzelania, więcej eksploracji, trochę zagadek i przede wszystkim klimat starych części Resident Evil, czyli trochę horroru, trochę kiczu i ciekawa rozgrywka. Dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!